Siema wszystkim, z tej strony Grasz Metin 2, to jest 18 odcinek z serii Metin 2 Let's Play. No i oczywiście co, event wielkanocny, wszyscy się na to rzucili, nie było praktycznie w ogóle metinów do zbijania, ale ja cały czas sobie siedziałem na krainie gigantów i zbijałem te metiny. Łącznie tak otworzyłem mniej więcej 100 magicznych jaj. Czy z dropu jestem zadowolony, to, no to już tak średnio. Bo wiadomo, w większości to yangi leciały, ale troszkę oczywiście podrobiłem tych wszystkich dobroci, dodań, zmianek, ale to na końcu w podsumowaniu zobaczycie. W międzyczasie tutaj też będą pozdrowienia od widzów, także wszystkich tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie. No i tak już mówiłem, event wielkanocny, każdy się na to rzuca. Nieważne, czy to M1, czy M2, po prostu wszędzie te dropki jeżdżą i dropią. Ja może dropiłem przez jakieś 2 tygodnie, ponieważ przez 1 tydzień w ogóle nie miałem czasu i troszkę też odpuściłem ten event ze względu na to, że chciałem też trochę wonów sobie zarobić i zacząłem też robić alchemię. No wiadomo, jak robiłem alchemię, to nie jeździłem na metiny wielkanocne, bo po prostu już mi czasu brakowało i nie dało się tego jakoś za bardzo pogodzić. No ale metiny jednak były. Ja miałem, pamiętam, jedną nockę taką, że nikt po prostu na krainie gigantów nie jeździł i udało mi się wydropić 29 magicznych jaj chyba w 4 godziny, także to taki mój mały rekord. No ale jestem zadowolony, że w ogóle skorzystałem z tego eventu, ponieważ, no zaspoileruję wam, 8 rat pustelnika udało mi się wydropić tylko albo aż. Ni to mało, ni to dużo. Mi się tam to podoba po prostu. Na początku eventu chciałem coś tam pojeździć właśnie po M1, ale uwierzcie mi, że się nie dało, nie. Po prostu M1 jest większe i wolę sobie na krainie gigantów pojeździć, ponieważ ta mapa jest mniejsza. Wiadomo, no jeździ tam trochę tych ludzi, ale ta mapa jest mniejsza i łatwo odnaleźć metiny, a po M1 trzeba jeździć, wszędzie zaglądać, a tam jest praktycznie prosta mapa. Właśnie tutaj macie otwieranie tych 29 magicznych jaj. No powiem wam, że pokczam totalny, że udało mi się tyle wydropić. Może faktycznie znajdą się tacy w komentarzach, co będą pisać, że oni to w ogóle 100 magicznych jaj jednego dnia wydropili. Spoko, jak wydropiliście, to gratuluję wam i tyle. Dobra, także wy sobie jeszcze to poglądajcie i słyszymy się na podsumowaniu. No i teraz dodawanie pisanek. Pisanek w ogóle tak jakoś nie przekładałem się do dropienia. Kiedy mi tam leciały, to zbierałem. No ale tutaj poleciały tylko zielone i fioletowe potki i jakieś właśnie sushi, czy nie wiem jak się nazywa. To zwiększa obronę o 10 punktów i siłę o 10 punktów na 30 sekund. No ale tego mi tam poleciało chyba około 500. Także na bicie jakiegoś tam bossa, czy może nawet na metina, będę sobie to używał i w sumie tyle. No dobra, i teraz tak podsumowując ten cały event wielkanocny. Jeszcze przypomnę, znaczy powiem jeszcze raz, że dropiłem przez jakieś 2 tygodnie, dropiłem około 100 magicznych jaj, otworzyłem, znaczy się. No i z tych 100 magicznych jaj mamy 8 dodań, mamy 14 zmianek, także zmianki na propsie, mamy 8 rad pustelnika, 9 piątych bonów, 29 białych pereł, 19 niebieskich i 13 krwawych. No pereł mam dosyć sporo, jeszcze mam swoje perły, także to też, no po prostu mam dużo tych pereł.
będzie co ulepszać i tak dalej, jak mi się będzie nudzić, albo to po prostu sprzedam po evencie jakoś. Na dodatek mamy jeszcze dwie niebieskie smocze fasole. Ja to nie wiem, czy sprzedam, czy po prostu sobie zostawię. Najwyżej jak będzie tam jagów brakować, to sobie sprzedam. Co jeszcze? Oczywiście mamy dużo liderek, to się przyda do expa w grocie, bo no, liderki są na 2 godziny, jeszcze chyba są ściągane, także trochę tych liderek mam. Jakieś właśnie medale smoka, żeby expa nie tracić, autopoty, to się też przydadzą. Przetopy do pasa, przetopy do pasa. No i głównie tyle. Jeszcze mam transfery bonusów, tylko że 2 transfery udało mi się sprzedać, a jeden mam na shopie, dlatego tutaj ich nie ma, także musicie mi na słowo uwierzyć. No i co? To tyle. Szczerze mówiąc, troszkę mnie to boli, że mało tych rad pustelnika poleciało, a więcej tych pereł, bo gdyby na przykład 29 rad pustelnika poleciało zamiast tych pereł, to bym był happy normalnie już w ogóle całkowicie, no bo perły jednak bardzo, bardzo dobrze leciały, jeszcze się cieszę, że białych mam najwięcej. No i tyle chyba w tym odcinku. Pamiętajcie o konkursie na 2000 subskrypcji, pamiętajcie w ogóle o subskrypcji, o łapce w górę, komentarzu. No i chyba widzimy się za tydzień w kolejnych produkcjach, także dzięki, cześć i na razie.